Cześć i czołem, kochani, dzisiaj was zabieram tutaj do vloga. Ja niedawno wstałam, jestem jeszcze w piżamie i stwierdziłam, że zabieram was na dzisiejszy dzień, bo mam dzisiaj wolne. Tutaj jest Lilcia, Pierdzilcia. Już dawno nas nie widzieliście, wiesz, takich normalnych, nie? Wiecie, że ja ugryzłam, nie ugryzłam coś, ale mi się ruszył ten ząb. Ząb ci się rusza? Aha. Już mi... trzeci, nie? No, bo już mi dwie wypadły. Dwa. No i słuchajcie, ja dzisiaj tutaj już przygotowałam sobie cebulkę, przygotowałam sobie boczek i będę robiła jajecznicę, ale widzę, że mam kurde jedną kreskę w aparacie, gdzie wydawało mi się, że jest full, ale to nic. Ja podładuję. I no właśnie później odezwę. Słuchajcie, chciałabym wam pokazać jedną rzecz, bo nie każdy może o tym wiedzieć, że takie coś istnieje. Ja nigdy nie lubiłam, cytryny chciałam powiedzieć, cebuli kroić. I słuchajcie, mam tu takie naczynko z takim w środku sekatorem. I tutaj tylko kroję na takie większe kawałki cebulę. I to zamykam, czekajcie. I potem tu jest taka rączka. I to wszystko ścieka się w środku. Wystarczy tylko chwila. I to już wszystko jest posiekane. I dosłownie 3 sekundy wszystko jest tutaj ładnie posiekane. I tutaj można szczypiorek, wszystko można kroić, pietruszkę, no wszystko naprawdę. Ja tutaj nawet marchewkę sobie czasami siekam, tylko po prostu biorę tak, że na małe cząsteczki kroję i potem tu jeszcze siekam. Naprawdę to jest super rzecz. Ja nie wiem, jak to się nazywa, ale ja uwielbiam to. No i śniadanko gotowe. Lila jeszcze ma dodatkowo kanapeczkę. A ja mam dużo jajecznicy. To co to ta papryka robi? Papryka? Co to jest? Papryka? Tak. Ja nie cierpię papryki. Od kiedy? Nigdy. A jak tata miał w kanapkach czy w czymś, to mu wyjadasz. Wola mi najlepsze kanapki. No. I tutaj idziemy jeść. Kochani, właśnie robię makijaż, jak już może troszkę zauważyliście. Chciałabym wam pokazać, bo kupiłam jakiś czas temu podkład z Yves Saint Laurent. I chciałabym wam pokazać, jak on się prezentuje. Powiem wam, że jestem miło zaskoczona. Ja sobie tutaj w lusterku przeglądam, bo tutaj jestem teraz centralnie na świetle dziennym, więc wyglądam strasznie blado, ale generalnie to ten odcień nie jest taki blady. I chciałabym wam pokazać, który to podkład, jakbyście byli zaciekawieni. To jest podkład All Hours Foundation. I tutaj jest takie coś. I on jest w takim pudełeczku, bo ja dopiero pierwszy raz użyłam go tak w sumie na sobie, bo on jest dosyć, powiedzmy, jasny, ale też nie na centralnie na zimę. Ale że my byliśmy na Sri Lance, to byłam troszkę opalona i ono jest w takim pudełeczku. I ja nie wiem, czy tutaj mam, czy w ogóle jest gdzieś napisane, jaki ja mam odcień. Tu jakieś LN4 jest napisane, ale ja nie wiem, czy to, jak mam być szczera. Tak, to chyba to, bo tutaj też jest, widzicie? I on ogólnie, to nie jest najjaśniejszy, żeby nie było. I ogólnie uważam, że pięknie się wpasowuje w cerę. Na razie tylko pokazałam wam, ja mam tylko położony właśnie ten podkład i pod oczami mam korektor i za chwilę robię dalszy makijaż, tylko chciałam wam tak szybko pokazać. Panie i panowie, Monika Gniadek prezentuje Lili Sikorską. Powiedz, moja droga, gdzie się dzisiaj wybieramy? Na plac zabaw. No uważaj na te kałuże, bo utoniesz. Idziemy na plac zabaw, ale potem musimy iść do biblioteki, prawda? No. Wydrukować dokumenty. No. Okay. Echo. Echo. Ogarnęłam się. I idziemy. Dzisiaj bardzo ciepło, jest 14 stopni. Więc naprawdę jest spoko. Mam płaszczyk taki wiosenny i na długi rękaw sukienkę, jest spoko. Idziemy właśnie na plac zabaw. Lil się pobawi od 15:30 bibliotekę otwierają, a ja muszę wydrukować dzisiaj dokumenty. I jadę do Holandii wysłać papiery, bo potrzebują dostarczyć. Także tak to wygląda. I no i zabieram was ze sobą. O dziwo, nie zapomniałam o was. Chyba coś mi się zmienia i zaczynam powracać na dobre tory. Lila, echo!
Echo. Echo. Idzie echo? Ho. 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 Czy to idzie Wednesday Addams? Nawiedzone dziecko. Wednesday Addams, czy to ty? A, zobaczcie, zobaczcie. Dobra, już jesteśmy po zakupach, całą torbę zrobiłam. Miałam iść tylko wysłać listę, ale to tak zawsze się kończy. I słuchajcie, nawet w tym w piekarni dostałam chleb bezglutenowy, ale mrożony, żeby wiadomo, nie był zanieczyszczony glutenem przez inne rzeczy. I tutaj właśnie o Lili ma teraz fazę na Justina Biebera. No cóż mam mogę powiedzieć, jaka matka, taka córka. Więc teraz będziemy puszczać Justina Biebera. Chcesz Inni Mini czy Baby? Inni Mini. A czemu jeszcze nie jesteś zapięta? Mm-mm. Jesteś? Mm-hmm. A, dobra, brawo. Bo wszyscy by zaraz gadali, że nie jesteś zapięta. Pijesz piwo? Nie. A co to? No co to? Orężada. Orężada. Dobra, to teraz ja się zapinam, bo ja jeżdżę bezpiecznie. Tylko czekajcie, muszę was wziąć tak. O. Jeżdżę bezpiecznie, bo ja jestem bardzo dobry kierowca. Kierowca bombowca. Dasz mi się napić, Lila? Mm-mm. No daj mi łyczka, bo i tak nie wypijesz całego. A tam jeszcze masz całą tą zgrzewkę. Zobaczcie, jaki sknerus z niej. O, czekajcie. Bo ja jestem zapięta. Czekajcie, muszę się napić, bo tak mnie wysuszyło. Kupiłam w ogóle te sery, takie były tutaj dzisiaj rynek. Kapie mi, czekajcie. Trzymaj. Mogę. Dobra, kupiłam takie sery. Później wam pokażę w ogóle, co kupiłam. W sumie pierdoły, ale ważne pierdoły. Także lecimy do domku. Dobra, już wam pokazuję, co kupiłam. Słuchajcie, tutaj w tym sklepie Kruidvat są na wagę żelki. 100 gram kosztuje euro 19. I tutaj wzięliśmy sobie te jelly beansy, jakieś delfinki, jakieś pingwinki, jakieś wisienki. Także całość mnie wyniosła chyba 4,5 euro, więc uważam, że spoko. Bo paczka czasami żelków kosztuje, nie wiem, z 2 czy 3. Tutaj wzięłam kinderki standardowe, bo to jest coś pięknego. Wzięłam odświeżać do powietrza, bo powiem wam, że brakuje mi czasami jakiegoś takiego powiewu świeżości. Tutaj od razu wzięłam wkład do tego. Wzięłam taki jakby papier toaletowy na mokro. Tutaj właśnie ten Sina Soli lipiła. Wzięłam takie kostki, zawieszki do kibelka, wzięłam super tampaksy. Tutaj kupiłam takie dwie pomadki nawilżające, ta jedna będzie dla mnie i ona jest z, jak to się nazywa, awokado. A Lila miała z mango chyba. Tutaj wzięłam taką szpatułkę, patyczek, nie wiem jak to się nazywa, do krost wyciskania. Tutaj wzięłam rajstopki, poczekaj, robię haul. Wzięłam tutaj wkładki. Kolejny papier i tu jest ten bezglutenowy chleb, tutaj jest kurczak z różna i tutaj są dwa piękne sery. Tutaj Lili wzięła sobie z Kadri, zespół belgijsko-holenderski, to wzięła sobie płyn. Za chwilę ci zrobię. Tutaj mamy małe tampaksy i tutaj wzięłam taki odświeżacz waniliowy. Bardzo ładnie pachnie, była świeczka i powąchałam. I tutaj był sobie właśnie o, króliczek wielkanocny, ale Lili już wszamała. Słuchajcie, właśnie się tutaj ogarnęłam, to znaczy ogarnęłam, zjadłam kurczak. Patrzę, czy w zębach nic nie mam, bo wie się, różnie bywa. Zjadłam kurczaczka, posmakowałam serka, jest pyszotki. Stwierdziłam, że najwyższa pora wam powiedzieć o czymś. Z tego względu, że dodałam TikToka, który nie wiem kiedy tego vloga zmontuję. To znaczy kiedy go dodam w ogóle, więc to może być kawałek po tym już jak dodałam. Dzisiaj jest 16 luty. Dzisiaj dodałam takiego TikToka dotyczącego depresji i dotyczącego tego, jak ludzie z depresją też mogą... wyglądać. Nawiązuje tu do tego, że jakiś czas wstecz
dosyć już w sumie dawno temu zaczęłam wam opowiadać o tym, że no, różnie się czuję i też wiecie, mogliście zauważyć to na filmikach i z jaką częstotliwością to dodawałam i że tak teoretycznie nie do końca się przykładałam, zrezygnowałam już z kolejnych vlogmasów. Dużo się u mnie w życiu dzieje takich rzeczy, o których no nie mówię często, albo też jakby dopóki jakby nie miałam też potwierdzonych informacji, to też nie chciałam wam rozpowiadać, bo no bo po co. Więc mogę wam teraz powiedzieć, bo już minęło troszkę czasu, odkąd zaczęłam się leczyć z depresji. I no jakby mogę teraz poruszyć ten temat, bo mogę coś w ogóle powiedzieć, ale to jest ogólnie dla mnie temat rzeka, więc jeżeli będziecie zainteresowani na temat taki, jak wszystko u mnie się zaczęło, jakie miałam podejrzenia, jak w ogóle poszło zdiagnozowanie, jak przebiegło moje leczenie i jak się teraz czuję, to wtedy będę mogła wam po prostu nagrać filmik, bo to jest bardzo długa pogawędka. Chciałabym wam po prostu powiedzieć, z czym się zmagałam i zmagam. Nie wiem, to znaczy mogę przypuszczać, od jak dawno to się już zaczynało, aczkolwiek naprawdę taki największy kryzys to się zaczął w zeszłym roku. No i już po prostu jak sobie nie radziłam jakby ze swoimi myślami, emocjami, ze wszystkim, to postanowiłam po prostu udać się do lekarza. No i właśnie zdiagnozował mi depresję, którą no trzeba leczyć, żeby nie było gorzej. Więc właśnie chciałam tutaj wam o tym powiedzieć, bo jeszcze w żadnym vlogu tak otwarcie o tym nie powiedziałam. Również tam wrzucałam jakieś takie nawiązujące do depresji chyba raz story. Też wrzucałam właśnie TikToka jakiejś dziewczyny, która też właśnie pokazywała, jak wygląda depresja i to, że człowiek jak się uśmiecha, to nie znaczy, że jest szczęśliwy i nic nie siedzi w głowie. I ja właśnie nagrałam, inspirując się tą dziewczyną, nagrałam swojego TikToka, w którym jest ukazane po prostu, że jestem szczęśliwa, że się uśmiecham i w ogóle, a tak naprawdę to nie oznacza, że wiecie, że nic się nie dzieje. I to też nie chcę, żebyście odbierali tego tak, że ja nie wiem, że oszukiwałam was, że nie wiem, pokazywałam wam, że jestem szczęśliwa i tak dalej. Tylko bardziej mi to chodzi o to, bo ja nie udawałam nic przed wami. No czasami może nie mówiłam wam po prostu dużo faktów, ale to nie jest tak, że ja wam tutaj pokazywałam, hejka, wszystko super, ładnie, pięknie. Ja zazwyczaj mówiłam wam na przykład, że coś się tam dzieje poniekąd, ale też jakby to są normalne problemy, każdy ma jakieś problemy w życiu, więc wiecie, też nie siedziałam i nie mówiłam od A do Z, co mi się dzieje, bo to by było, nie byłyby vlogi, tylko prawie, że jakaś, nie wiem, mogłabym to ten materiał opublikować do jakiegoś terapeuty, więc no, trochę się rozgadałam, więc już tu stopuję, ale dajcie znać, czy chcecie ten filmik. Chciałam wam po prostu powiedzieć, co się działo, dlaczego tak rzadko te filmiki też właśnie się pojawiały i pojawiają. Nie wiem, jak to teraz będzie, mam nadzieję, że troszkę jak mi się polepszyło, to będzie lepiej, więc no, tyle chciałam od siebie dodać. Mam nadzieję, że wyślecie mi troszkę wsparcia, bo zawsze mnie na duchu podnosicie i gdyby nie to, że wy piszecie do mnie często, kiedy filmiki, czy ty żyjesz, wiecie, ja bym chyba się już dawno poddała z tymi vlogami, więc to jest naprawdę, naprawdę coś super. I co, chciałabym wesprzeć wszystkie osoby, które mają jakieś problemy, właśnie depresje, jakieś, nie wiem, inne problemy psychiczne, choroby nawet, bo wiem, że to nie jest nic dobrego, no wiadomo, jak to wszystko, ale ciężko czasami znaleźć wsparcie i ważne jest to, żeby mówić o wszystkim otwarcie i się tego nie wstydzić, bo to nie jest żaden problem. Czasami takie rzeczy u nas w głowach się zdradzają, jakby powiedzmy, no nie może samoistnie, ale nie mamy na to czasami wpływu, więc ważne jest to, żeby mieć wsparcie, żeby mówić o tym, więc jeżeli ktoś chciałby kiedykolwiek ze mną porozmawiać, to możecie do mnie śmiało pisać. Ja czasami piszę z moimi osobami, które mnie oglądają i czuję, że czasami mogłabym takim osobom więcej powiedzieć niż jakimś znajomym, więc to jest dobre, bo wiecie, nie znamy się, nie oceniacie aż tak mnie, to znaczy wy mnie znacie tak, wiecie, powierzchownie.
ale to jest fajne, że czasami można się komuś wygadać, więc no, to tyle. Dobra, 6 minut gadania, teraz czas na dalszego vloga. Hej kochani, odzywam się do was troszkę po czasie, z tego względu, że no miałam tutaj troszkę na głowie, wiadomo, życie życiem. Dzisiaj jest niedziela i dzisiaj jest, zapowiada się bardzo fajny dzień, bo ja dzisiaj się umówiłam z Oliwką, którą pozdrawiam. Znamy się z Oliwką, słuchajcie, od gimnazjum i najśmieszniejsze jest to, że nie widziałyśmy się chyba, nie wiem, od czasu technikum, tam pierwszej czy drugiej klasy. I najśmieszniejsze jest to, że ona mieszka niedaleko i zobaczymy się tutaj w Holandii. Idziemy sobie na miasto, idziemy sobie na drineczkę, także mam nadzieję, że fajnie będzie się spotkać po takim czasie i że ogólnie będzie miło. Także dzisiaj, jak już widzicie, ja tapeta full i lecimy. Ja tutaj nigdy nie byłam na mieście, słuchajcie, nie byłam nigdy tu na mieście, bo po prostu nie miałam jak tutaj się znaleźć, ale dzisiaj stary mnie zawiezie, więc spoko, oni właśnie są z Liną na basenie, po basenie właśnie jedziemy do Eindhoven i no, mam nadzieję, że fajnie będzie, właśnie fajnie zobaczyć taką, wiecie, swoją twarz, którą znacie już od dawna, nie? Nie, że poznajecie tu nowe osoby, tylko wiesz, wiecie, kogoś od dawna znacie, no, także ja tu idę sobie TikToki ponagrywać, także no później. Dobra, wychodzę, pokazuję się, ale tu tak słabo widać, mam taką długą spódnicę z rozporkiem, buciory na obcasie. Tutaj mam taką bluzkę z ramionami, tutaj taką z falbanką, ale tego nie widać, bo nie mam jak zapalić tu światła, bo nam się popsuło, musimy wyjąć. Także idę. Idę na melanż. Nie no, dziś niedziela, to bez grubszych imprez, ale na pewno coś się wypije z Oliwką. Siemaneczko, ziomeczki, przyszłam tutaj zakończyć mojego vloga, bo moje plany z nagrywaniem vlogów trochę diabli wzięły i ja już nawet nie pamiętam, kiedy to nagrywałam ostatni raz, więc przyszłam się tutaj pożegnać. Fun fact, chciałam wam powiedzieć, że właśnie siedzę i gotuję, siedzę i gotuję, w sumie stoję i gotuję. Uwaga, uwaga. Gołąbki! Także gołąbki robię pierwszy raz w życiu. Jakoś nigdy sama nie robiłam, zawsze wolałam, jak ktoś ugotował. Także mam nadzieję, że będą pyszne, ale teraz właśnie zabieram się za ostre montowanie. Także widzimy się w kolejnych filmikach. Bye!